Od dziś już nie Arena Gliwice, a Prezero Arena Gliwice. Ogłoszono partnera tytularnego obiektu. Prezero to firma zajmująca się gospodarką odpadami. Wraz z Areną Gliwice chce prowadzić działania proekologiczne. Paweł Jędrusik. Taką nazwę obiekt w Gliwicach będzie nosił przez najbliższe 3 lata, bo na tyle została podpisana umowa. Zmienia się nie tylko nazwa, ale również logotyp, który będzie teraz miał zielone akcenty. To pierwszy obiekt w Polsce, który nosi nazwę firmy Prezero. Zależało nam na tym, żeby znaleźć partnera, który będzie miał podobny sposób myślenia do naszego. Partnera dynamicznego, nie bojącego się nowych wyzwań, który chce kreować w pewien sposób trendy, który chce wpływać na otaczający świat w sposób świadomy, ale odważny. I poprzez szereg rozmów my byliśmy już od początku przekonani, że Arena Gliwice, teraz Prezero Arena Gliwice, to jest to miejsce. Władze Prezero Areny Gliwice przekonują, że to nie tylko zmiana nazwy i loga, ale także coś więcej. To początek wspólnej pracy nad budową ekologicznego wymiaru funkcjonowania tak dużego obiektu w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój. Są już też pewne ekologiczne pomysły. Przechodzimy na nośniki elektroniczne i to jest konkretnie wyrażone w terminie i harmonogramie, kiedy to się ma wydarzyć. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez przeprowadzenie takiego całościowego, zintegrowanego audytu elektrycznego i konsumpcji energii, ale także wprowadzania być może rozwiązań ekologicznych. Dotyczy to także zużycia wody, na przykład do podlewania i gromadzenia jak największej ilości wody z naturalnych zasobów. Władze Prezero Areny Gliwice nie chcą zdradzać, ile zarobią na współpracy, ale twierdzą, że to jeden z większych kontraktów arenowych w Polsce.